Szczęść Boże, witam serdecznie w kolejnym dniu wakacji z Maryją. Na naszym wakacyjnym szlaku, maryjnym szlaku, pozostajemy na terenie diecezji kieleckiej i udajemy się do Włoszczowej, aby tam pokłonić się Matce Bożej, opiekunce rodzin. W nawie głównej kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny znajduje się barokowy obraz przedstawiający Najświętszą Maryję Pannę w pełnej postaci z dzieciątkiem na lewym ramieniu i mającą po obu stronach klęczących świętego Joachima i świętego Józefa. U góry znajdują się postacie czterech aniołów, dwóch z zapalonymi świecami i dwóch innych ze wstęgami z łacińskim napisem Virgo et Mater Immaculata ora pro nobis. Panno i Matko Niepokalana, módl się za nami. Pod stopami Maryi widnieje kula ziemska otoczona wężem. Obraz namalował nieznany artysta z Krakowa. Wydaje się, że prototypem obrazu był bardzo wówczas popularny obraz Matki Bożej Śnieżnej. Liczne uzdrowienia za przyczyną Najświętszej Maryi Panny sprawiły, że Włoszczowa stała się ważnym ośrodkiem życia religijnego. Obraz został ukoronowany koronami papieskimi. Wizerunek także bardzo bogaty w treść. Mamy tutaj niejako trzy pokolenia. Najstarsze, które reprezentuje Joachim, średnie, które reprezentuje Józef i najmłodsze, które reprezentuje dzieciątko Jezus. Trzy pokolenia mężczyzn i pośrodku Matka Najświętsza, która niejako scala. I oczywiście, gdy odnosimy się do czasów dawnych, to przede wszystkim za wychowanie chłopca, gdy dziecko osiągnęło odpowiedni wiek, przechodziło pod skrzydła ojca. Szli gdzieś do lasu, na łowy, tam chłopiec stawał się mężczyzną, przechodził tę inicjację, był zaprawiany do ról społecznych, ról mężczyzny. Ale w tym wszystkim nie można wykluczyć obecności matki, obecności kobiety. I moi drodzy, niesamowicie ważną rolę i ważne miejsce w życiu każdego mężczyzny odgrywa kobieta. Kobieta, która jest matką, która jest babcią, która jest córką, która jest siostrą. Kobieta, która jest postawiona na drodze mojego życia. Niezastąpioną rolę odgrywa w życiu każdego mężczyzny, bez względu na pokolenie, na generację, na wiek, Matka Boża. Ona kształtuje również serce i wrażliwość każdego mężczyzny. I moi drodzy, dzisiaj w sposób szczególny Matce Bożej Włoszczowskiej, opiekunce rodzin, zawierzajmy rodziny i mężczyzn, dziadków, ojców, mężów, synów, chłopców. Niech Maryja wyprasza te cechy męskiego serca, które są każdemu mężczyźnie jak najbardziej potrzebne. Z tymi refleksjami Was zostawiam. Zapraszam jutro na wakacje z Marią, zapraszam na ucztę przed śniadaniem. Życzę wszelkiego dobra, błogosławieństwa i za chwilę jeszcze dziesiątek różańca. Omadlajmy wszystkich mężczyzn i rodziny. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia. Do jutra. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen, Maryjo, amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze
i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.